Adrenkowaczek, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydania Studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry Państwu. Dziś, około po południu, Marek Kuchciński ma być powołany na ministra w kancelarii premiera i jednocześnie szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów za Michała Dworczyka. Co zmieni ta nominacja, którą opozycja już dziś otwarcie krytykuje, przypominając m.in. kosztowne loty do Rzeszowa w czasach, kiedy Kuchciński był marszałkiem Sejmu, czy tak zwaną aferę podkarpacką? Panie redaktorze, znam pana marszałka, od lat współpracowaliśmy, współpracujemy. Od prawie już no, można powiedzieć, 20 lat. Więc yy, mogę tylko w samych superlatywach yy, określić yy, to przygotowanie pana marszałka do tego pełnienia tej zaszczytnej funkcji. I yy, cieszę się, że pan marszałek wraca do politycznego, yy, politycznej gry yy, w taki sposób, Natomiast mam nadzieję, że swoje doświadczenie, które miał jako marszałek Sejmów. Teraz był szefem komisji spraw zagranicznych w polskim Sejmie, wykorzysta w urzędzie rady ministrów, a odnosząc się do opozycji, panie doktorze, opozycja zawsze krytykuje, tylko ja bym im nie chciał przypominać, ale widać trzeba, jeśli słyszę takie teksty o Lotach, gdzie pan marszałek, jako marszałek Sejmu, miał do tego prawo, by korzystać z samolotów. Jak każdy marszałek Sejmu, przed i po nim, to przypomnę tylko o lotach. Yy, nie słyszałem wtedy oburzenia strony opozycji. Lotach pana marszałka Borusowicza, który latał dwa razy w tygodniu do Gdańska, mówił złośliwi mówią, żeby wyprowadzić psa na spacer. Więc yy, jeśli gdzieś ktoś powinien za coś przepraszać, to może niech zaczną od. Pana marszałka Bolosowicza. Natomiast w kwestii tej pseudoafery podkarpackiej, to jest afera pisana z mchu i paproci. Jak to kiedyś się określało bajki z mchu i paproci, a osoba, która stoi za tym, że takie oskarżenia padły, w tej chwili zasłania się zwolnieniami lekarskimi i boi się ustawić w sądzie, gdzie pan marszałek wystosował wobec tej osoby prywatny akt oskarżenia i no, trudno jest czasami się tłumaczyć z czegoś, jak to mówią. Trudno jest udowodnić się czasami, że nie jest się wielbłądem. No, i pan marszałek został postawiony w pewnym momencie w takiej sytuacji. Jest to wyssane z palca, można powiedzieć, takiego w z. Był tu spod już takiego naj, najczarniejszego. Ale te informacje powielali też politycy Marszałek Kuchciński dla siebie się wczoraj, pan że Pan będzie marszałek kroki wyciąga prawne. kroki prawne, kolejne kroki prawne wobec każdego, kto będzie próbował go oczernić, zdyskredytować, powielając te nie mające nic wspólnego z rzeczywistością bzdły. Ale w pierwszej kolejności oczywiście jest ten pan, który to próbował rozkręcić, a w tej chwili y, nagle począł się gorzej i zasłania się zwolnieniami lekarskimi, a, a nawet chyba y, papierami, które y, mogą świadczyć o jego niepoczytelności. Czyli w kolorze koszulki lidera, w kolorze Odgadza żółtym. Się. A samo stanowisko, sama nominacja, czy jest bardziej organizacyjna, techniczna czy polityczna? Panie redaktorze, to jest stanowisko. Y, Polityczne, tutaj nie, nie można tego ukrywać, ale oczywiście też i organizacyjne, bo pod, yy, że tak powiem, władze, władza, władze, yy, władza yy, szefa kancelarii, yy, prezesa Rady Ministrów, obejmuje bardzo duży urząd. To jest urząd, który yy, jest, nie wiem, czy jednym z największych w Polsce. I więc zarządzanie tak, taką strukturą, takim organizmem, w, którym, w skład którego wchodzi kilkunastu ministrów, bo to też trzeba tak to określać, ministrów, podsekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, urzędników, też wymaga zdolności organizacyjnych i urzędniczych. Pan marszałek ma pełno ma doświadczenie w takim, w takim też... W takim kontekście, będąc w latach 90. już wicewojewodą podkarpackim, na przykład. Skąd to pytanie? Zapytam, bo nominacja Marka Kuścińskiego na szefa kancelarii premiera ma służyć złagodzeniu napięć wewnętrznych w Prawej Sprawiedliwości. Tak oceniał wczoraj dla papu lider Kukis 15 Paweł Kukis, że ma być to złagodzenie napięć, taki plaster. Nie wiem skąd pan przewodniczący Kukis ma takie informacje, natomiast. Tej jest to naturalna konsekwencja pewnych decyzji politycznych, bo to tak trzeba określać: jest to decyzja polityczna. No i nie ma to nic wspólnego z łagodzeniem jakichkolwiek napięć, których nie ma wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jest dyskusja, czasami różnica zdań, czasami trzeba dłużej rozmawiać, aby dojść do pewnych kompromisowych rozwiązań, i, i jak to w polityce. No. Polityka, polityka polega też na rozmowie i ciągłej rozmowie. To powiedział pan w ramach Prawa i Sprawiedliwości, ale Zjednoczona Prawica to też koalicja Solidarna Polska. Tylko panie doktorze, urząd szefa Kancelarii, prezesa Rady Ministrów, to jest urząd, który podlega prezesowi Rady Ministrów. Więc tutaj prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki jest z Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj mówię tylko i wyłącznie pod kątem Prawa i Sprawiedliwości. I ta decyzja polityczna to była decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj nie mówimy szerzej o Zjednoczonej Prawicy. Eee, są pewne obszary, które są, że tak powiem, domeną tutaj Prawa i Sprawiedliwości, i, i, i te decyzje dotyczą tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. To kolejna domena dotycząca Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński mówił swojego czasu, że każdy w rządzie będzie poddawany ocenie. A drobne zmiany, kolejne zmiany nie są wykluczone. To kiedy taka kolejna ocena, i kiedy kolejne. Zmiany potencjalne, czy coś jest planowane? Panie doktorze, w polityce jest tak, że zmiany są jakimś naturalnym elementem polityki, i nikt nie ma abonamentu na pełnione w tej chwili stanowisko, czy pełnioną funkcję, sprawowaną funkcję. Jak to mówią, nikt nie zna dnia i godziny. Natomiast co do ocen politycznych, to one wynikają z jakiegoś też. Kontekstu czasowego, czasami kontekst jest danego działania i wtedy ocenia się po skutkach i wyciąga się wnioski, gdy są już skutki takiego działania. W tej chwili, Panie Doktorze, dla nas najistotniejsze jest walka z kryzysem energetycznym, kryzysem z szalejącą inflacją. I to, to jakie będą wyciągane konsekwencje wnioski po tej walce to dotyczy całego obozu zjednoczonej prawicy jak sobie obóz zjednoczonej prawicy z tym poradzi i w tym kontekście możemy powiedzieć że na kolejne wnioski to trzeba chwilę poczekać bo w tej chwili jesteśmy w trakcie i to jest dla nas główny cel aby Polacy od nie odczuli albo odczuli w minimalnym stopniu problemy związane z, z kryzysem energetycznym wywołanym wojną na Ukrainie, agresją Rosji, czy też z, a wynikającymi z tego z zwiększeniem cen energii. Czyli w najbliższych tygodniach, miesiącach poznamy efekty tej walki. Mam nadzieję, że poznamy efekty tej walki yy, i mam nadzieję, że będą to pozytywny efekt. Co z efektem walki wielomiesięcznym, chyba już wieloletnim o KPO, no, polskie KPO, spór, jeżeli tak można określić, z Brukselą. Na konkretnym przykładzie Dziennik Gazeta Prawna wczoraj opublikował artykuł od, odnośnie dalszych korekt personalnych właśnie w związku ze sprawą KPO Konrad Szymański, minister w KPRM do spraw Unii Europejskiej, miałby być według gazety, według informatorów gazety tą osobą, którą można aby zmienić na stanowisku w kontekście sporu z Brukselą? No, panie doktorze, to tak jak wspomniałem, są pewne konteksty, po których, do których się musimy odnosić i wyciągać wnioski. No, efekty walki o KPO. Efekty o walki, KPO, o walki o KPO, panie doktorze, to jeszcze nie jest zamknięty temat. Walka o KPO trwa i mam nadzieję, że zmieniająca się sytuacja polityczna w Europie też wpłynie. Pozytywnie na to, na refleksję Komisji Europejskiej w kwestii polskiego KPO. My rozpoczęliśmy realizację programów, które są ujęte w KPO, bo tak jak każdy program unijny, KPO jest również finansowane tak zwane z dołu. Finansowanie z dołu, czyli najpierw z budżetu państwa są finansowane projekty, a później Komisja później Europejska wniosek refinansuje wniosek. te projekty. My rozpoczęliśmy normalną procedurę zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od Komisji Europejskiej, czyli że akceptuje Polskie KPO. Dla Ale Anarła też mówił o zaostrzeniu kursu wobec Brukseli Panie wyciągnięciu adektorze. ciężkich dział, więc pytanie, czy tutaj, jeżeli ma się zaostrzyć ten kurs, to czy Panie koncyliacyjne adektorze. podejście w rozmowie? Koncyliacyjne podejście nie, się nie wyklucza jednego. Jedno nie wyklucza drugiego. My w tej chwili obserwujemy sytuację polityczną w Europie. Obserwuje to też Komisja Europejska. Jesteśmy po wyborach w Szwecji, gdzie Partia konserwatywna będzie prawdopodobnie miała udział w rządzie, nowym rządzie szwedzkim. Wtedy mi wyborach we Włoszech, gdzie partia konserwatywna, nasz sojusznik Fratelli Italia, bracia włoscy z panią Giorgio Meloni na czele, tworzy rząd. Będzie tworzyć rząd niedługo, mam nadzieję, będzie to też pierwsza. Kobieta Premier w historii Włoch, więc też symboliczne, że do tej pory rządziły lewicowe partie. Jakoś tam nie można było się doprosić o to, aby Kobieta została premierem, a, czy... a feminizm na ustach lewicy jest jak taki olbrzymi sztandar, Tylko jak przychodzi do co do czego, to muszą yy, yy, te postulaty realizować partie konserwatywne. Ale w kontekście tego Natomiast co w takim te, razie rząd liczy? te zmiany, panie redaktorze, niedługo wybory w Hiszpanii. Yy, sytuacja we Francji też nie jest tak klarowna, jakby Komisja Europejska chciała. W Niemczech. Yy, w tej chwili polityka kanclerza Scholza dyskredytuje Niemcy na arenie międzynarodowej, ale też jest krytykowana bardzo wewnątrz Niemiec. I ta sytuacja, panie redaktorze, może spowodować to, że niedługo w samej Komisji Europejskiej nastąpić powinno otrzeźwienie, że Polska nie jest samotna w Unii Europejskiej, tylko zyskała, zyskuje i będzie zyskiwała coraz to więcej sojuszników w różnych tematach, a decyzje, trudne decyzje w niektórych kwestiach są dopiero przed Komisją Europejską. I wtedy Komisja Europejska będzie potrzebowała tej większości. I wtedy my powiemy, sprawdzą. Więc pytanie, czy polityka wobec Unii Europejskiej, wobec Brukseli, będzie zawarta w programie Prawa i Sprawiedliwości, który się właśnie tworzy. Będzie to na pewno jeden z istotnych elementów. My cały czas podkreślamy, że my jesteśmy za tym, aby być w Unii Europejskiej, ale być w Unii Europejskiej narodów, suwerennych państw, narodów, równorzędnych podmiotów, partnerów, których traktuje się na takim samym poziomie każdego rozmawia się jak z partnerami, a nie jak z podmiotami, które zrobiły swoje i mogą odejść. Albo traktowane są jako jak pionki na szachownicy. No, na to naszej zgody nie ma i o tym mówimy od dawna. Na pewno w naszym programie będzie to, o czym już wspominał też Pan Prezes Jarosław Kaczyński że my w Unii Europejskiej też będziemy podejmować próbę reformy, zmiany Unii Europejskiej. Zmiany, która polegałaby na tym, że Unia Europejska wraca do swoich korzeni, a jednym z korzeni Unii Europejskiej, albo jednym z podwalin Unii Europejskiej było odwołanie się do, do tradycji chrześcijańskiej. Na tym się utworzyła Unia Europejska. W maju lub czerwcu mamy poznać cały plan, cały program Prawa i sprawiedliwości według wstępnych zapowiedzi. Ma być cała seria konferencji programowych, na których będą, będziemy poznawali szczegóły. Jaki jest plan tych konferencji programowych będą we wszystkich okręgach? Jak to terminować? To, że chcemy konferencje programowe to już nie przywiązujemy aż tak wagi, czy to w okręgach będzie w miejscach. Natomiast konferencje programowe będą bardziej służyły temu, aby wypracować też część hmm, punktów programu Prawa i Sprawiedliwości. Nie tyle, aby on się tam pojawił, ale żeby z przebiegu takiej konferencji, z takiego spotkania, rozmów ekspertów, później móc wyciągnąć wnioski i móc te wnioski przekuć w punkty programu. Bo my ten program tworząc teraz, panie redaktorze, musimy zdawać sobie sprawę, że to jest program na trudne czasy, bo to, e, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie, nie jest to e, krótkoterwałe, trzeba się spodziewać, że agresja Rosji na Ukrainę e, już przerodziła się w długą wojnę i na pewno trzeba się spodziewać, że to będzie trudno powiedzieć ile, ale trwało. I to będzie zawarte w programie, czyli rozumiem, ten program będzie sporo a to, się różnił od tego a to, panie tego redaktorze, roku. rezonuje na wszystko. Na, na każdą dziedzinę życia gospodarczego, społecznego, ekonomicznego w Polsce. Politycznego też. I to musi, program Prawa i Sprawiedliwości musi być też odpowiedzią i pokazaniem Polakom, że my Mamy przygotowane różne warianty tego, co chcemy zrobić, jeśli oczywiście Polacy zdecydowaliby się powierzyć nam po raz trzeci z rzędu mandat zaufania i powierzyć e, sprawowanie władzy po październiku 2023 roku. Dlatego ten program będzie programem na trudne czasy. Tak, mamy w tej chwili rząd na trudne czasy. Tak, musimy przygotować program na trudne czasy. Ale są kwestie, które są niezmienne. Ale są kwestie, które są niezmienne, panie redaktorze. Nasz program, zarówno ten z 2005 roku, i ten z 2015, opiera się na Polsce solidarnej, zrównoważonym rozwoju, i tego się będziemy trzymać. Polsce, która zapewnić ma taki sam start życiowy osobie urodzonej. Już wspomnę. W Przemyślu, czy w Jarosławiu, w moich rodzinnych terenach, jak osobie, taki sam start w życiu, jak osobie, która mieszka, urodziła się w Warszawie, na Ochocie, w Śródmieściu. I to jest nasz główny cel, to realizujemy od 2015 roku i to też chcemy w nowym programie ująć, pokazać, jak chcemy do tego dojść. Mając cały czas w tyle głowy, że czasy te, które są teraz, różnią się bardzo od tego, co mieliśmy jeszcze chociażby w 2019 roku przed pandemią COVID, już nie wspominając o wojnie na Ukrainie, o agresji Rosji. Ale punkty takie jak programy prorodzinne, polityka demograficzna, wzrost, wzrost płac i emerytur, emerytur jak rozumiem? Powiem się. że to są elementy stałe naszego programu. I tutaj od tego odstępstw nie przewidujemy. To pytam o te stałości. Dysku, dyskusja o tym, jak to będzie zapisane i pokazane, to jest oczywiście sprawa wtórna. Natomiast to, co w tej chwili jest realizowane, to mogę zapewnić, nie ma żadnej dyskusji o tym, aby weryfikować, czy programy społeczne chcemy je dalej realizować. A że mamy na to możliwości, udowodniamy teraz, nawet w projekcie budżetu na przyszły rok, pokazujemy, że w przeciwieństwie do naszych poprzedników, pieniądze są i będą. I mamy te magiczne guziki, które wciskamy, i jak się okazuje, pieniądze zawsze były, tylko trzeba było je. Odpowiednio gospodarować. Z innej beczki nieco są guziki, które potrafią odbierać immunitety, choćby poselskie. Ostatnio to się stało z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Są też kolejne osoby na liście Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Czy w takim razie te zmiany zapowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o zniesienie albo zmiany w immunitetach sędziów, ale także przede wszystkim parlamentarzystów, są przewidziane na najbliższy czas i czy będą wpisane, tak jak w 2019 roku, do programu Prawa i Sprawiedliwości? do tego nowego programu? Mam nadzieję, że już nie trzeba będzie wpisywać do programu, bo uda się zrealizować tą zapowiedź troszkę wcześniej, ale jeśli Ale nic się w tej sprawie nie, nie dzieje. Udał, yy, do, nie do końca, nie. To co się w takim razie dzieje? Projekt jest gotowy. Kwestia tylko decyzji politycznej, żeby go złożyć, ale to wiąże się też ze zmianą konstytucji. Też pragnę przypomnieć, że to wymaga też zmian w konstytucji. I no, też mamy to oczywiście przygotowane, ale do tego jak nie muszę przypominać, że jest potrzebna większość tak. konstytucyjna. Dziś takiej większości nie ma. Dziś takiej nie ma. E, przypomnę też, że leży nasz projekt e, zmian w konstytucji dotyczący z konfiskaty mienia e, oligarchów rosyjskich, które jest w Polsce i które zostało zamrożone, ale. E, przepisy konstytucji uniemożliwiają w tej chwili skonfiskowanie tego mienia i to chcemy połączyć, aby i ten projekt, i ten dotyczący immunitetu, zmiany immunitetu, bo chcę też dodać, że oczywiście immunitetu dotyczącego posłów, senatorów, parlamentarzystów, ale też i sędziów. I to i jeszcze i w tym roku? Mam nadzieję, że Złożony będzie niedługo w Sejmie ten projekt i, no i ma oczywiście swój typ. który do, jeśli dotyczy zmiany konstytucji, to jest miesiąc czasu chyba w tym przypadku tego projektu o immunitetach, więc miesiąc czasu musi być w, w lasce marszałkowskiej, zanim zacznie, zacznie być procedowany, więc sądzę, że to jest kwestia w roku. Mam taką nadzieję, oczywiście. W tej chwili nie powiem na 100%, ale na 99. Powiedział Krzysztof Sobolewski, sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie doktorze. dziękuję Państwu. Spokojnego dziękuję dnia również, Dziękuję również Państwu i zapraszam na jutrzejsze wydanie studia Polskiej Agencji Prasowej o godzinie 10.